Witam Was serdecznie w Astetykonie. Dzisiaj towarzyszyć nam będzie bardzo ciekawy ojciec pustyni o imieniu Izajasz, a więc Abba Izajasz. Co dzisiaj powie nam Abba Izajasz? Otóż, moi drodzy, to jest taka postać bardzo ważna, zalicza, właściwie żył w V wieku na pustyni. Uważa się, że był też takim twórcą pewnych reguł duchowych bardzo poczytnych w tamtym czasie. I zostawił po sobie dzieło o takim znanym tytule Ascetikon, a więc jesteśmy w pewnej relacji więzi tutaj z naszym Abbą Izajaszem. I dzisiaj apoftegmat bardzo ciekawy, który pozostawia po sobie i który będzie nas dzisiaj prowadził. Posłuchajcie. Pytano Abby Izajasza o to, co to jest chciwość. Odpowiedział: brak wiary w to, że Bóg się o nas troszczy, nieufanie obietnicom Bożym i arogancja. Moi drodzy, co tu się dzieje? Jakże to chciwość w takiej dziwnej definicji nam się pojawia? Przecież zazwyczaj chciwość łączy się tutaj z takim nieuporządkowanym przywiązaniem do dóbr materialnych, z potrzebą ich pozyskiwania ponad miarę. A tutaj chciwość Abba Izajasz łączy nam z, no właśnie, z brakiem wiary w to, że Bóg się o nas troszczy, z nieufaniem Jego obietnicom, no i też z taką arogancją. Czyli w dużej mierze życiem takim, jak Bóg nie istniał, zawierzeniem sobie, pewną butą duchową. Jak to możliwe? Dlaczego taka dziwna definicja i takie dziwne postrzeganie chciwości? Otóż na pewno, moi drodzy, chciwość jest efektem czy owocem tego, że Bogu nie ufamy, że żyjemy tak, jakby Go nie było, czy właśnie, jak pisze, czy mówi Abba Izajasz, nie wierzymy, nie ufamy Bożym obietnicom, nie wierzymy w Jego troskę, w Bożą troskę o nas. Z tego wyrasta chciwość, dlatego że jeżeli tracimy w swoim sercu takie głębokie poczucie Bożego zatroskania o nas, tego, że Bóg naprawdę troszczy się o nas, opiekuje się nami, czuwa nad wszystkimi naszymi sprawami, że jesteśmy w Jego ręku, przebywamy w Jego miłości, jeżeli to poczucie w nas zanika, nie ma go, no to szukamy sobie rozmaitych rekompensat, szukamy takich sposobów pozyskiwania dóbr rozmaitych, które jak gdyby zapełnią w nas taką pustkę i głód tej Bożej obecności, a więc szukamy sobie zastępników. I chciwość jest takim nieokiełznanym, rozpasanym poszukiwaniem takich właśnie zastępników, ponieważ serce puste, które porzuciło Boga, musi się czymś zadowolić. Zadowala się Jego namiastkami. No i właśnie chciwość jest takim sposobem pewnego poszukiwania namiastek. Namiastek tego, co tylko Bóg prawdziwie dać może. A zatem, jeżeli chcesz uwolnić swoje serce od chciwości, no to ucz się ufności. Traktuj Boga jako tego, który nieustannie na ciebie spogląda, patrzy na ciebie, żyj w świadomości, że Jego miłująca, dyskretna obecność towarzyszy ci i staraj się pozbawiać arogancji i buty, czyli takiego przekonania, że damy sobie radę bez Boga, że jesteśmy świetni, że Bóg do niczego nam nie jest potrzebny. To bardzo złudne przekonanie, ono prędzej czy później pryśnie jak bańka mydlana i wówczas nic z tego w nas nie zostanie, jedynie gorycz i przywiązanie do dóbr, które przeminą. Jeżeli chcemy strzec się, wystrzegać chciwości, żyjmy w ufności i w więzi z Bogiem.